Witam wszystkich z tej strony, witam Was na naszej wyspie z całą rodzinką. Moi drodzy, dzisiaj znowu urodziny i to potrójne urodziny, ponieważ dzisiaj urodzinki, moi drodzy, ma Rosie. Tak, pokazała mi się już informacja. Bazel, moi drodzy, i Mint. Proszę bardzo, Mint to będzie nastolatkiem już, kurczę, co ty chcesz? Powiedzieć o wymyślonym przyjacielu? A jak ty masz to powiedzieć? Czekajcie. Czy jest tutaj coś takiego? Baw się berka, opowiedz o duchach. Zdradź sekret. Pytaj o dzień, nie widzę tu czegoś takiego, słuchajcie. Możesz się przytulić do mamy. Mama sobie coś tam czyta. Aha, tam mamy pułapkę w ogóle. To niezbyt dobrze. Daisy, ty co? Wiesz co, chodź. Posprzątasz w takim razie. Czy ty masz jakąś rybę? Bo ona łowiła, ale tak... Możesz ją zjeść. Wydaje mi się, że Molly ma jakieś rybki, więc ja je tutaj dam, żeby ona mogła sobie, wiecie, wcinać ryby na surowo. Co ty tu masz? Wyściskać chcesz Rosie? No, też pisaliście, że fajnie, że Rosie i że lubi różowy i będę mogła, wiecie, jej dać różowe ubrania i to będzie pasować do niej i tak dalej. Też jestem tego zdania. Ty jesteś ogarnięta. Tutaj wszystkich, słuchajcie, ogarniałam. Więc są ogarnięci. Wiesz co? Możesz go nakarmić, że chyba śpi i pobawić się. Nie ma tych duchów, słuchajcie. Że... Słuchajcie, ja nie mam do niego siły. On ciągle na tej ściance, kurde, i... I on jest, wiesz, zmęczony, no. To jest jakaś masakra. Ty też, wiesz co, jak to by się nudzi, to chodź. Chodź, popięknujesz ogród. Bo tutaj Brandon musi iść spać. On jest wykończony. Słuchajcie, ja tylko na chwilę go spuszczę z oka i on jest na tej ściance i po prostu na czerwono ciągle, nie? To jest jakaś masakra. Daisy, ty tutaj się z nim bawisz? Nawodnienie. Nie. Zostaw go, chodź. Chodź sobie, moja droga. A możesz sobie popływać. O, zobaczymy. Ryby możesz połowić, w sumie ten. O, patrzcie, bawi się każdy ze swoją. A to ty też masz swoją lalę i ona też ma, czyli trójka ma. A, przy tym nocniku. Biedny się tutaj bawisz. Pokaż no. Chodź, opróżnisz. Także mówię, dzisiaj potrójny urodzin. Jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądała Rosie. W ogóle i chłopcy. Zawsze mnie to interesuje. Was na pewno też. Ciekawe, czy Zez znowu będzie, moi drodzy? Jak myślicie? Obstawiajcie. Wiesz co? Chodź tutaj, mały, bo... Ty jesteś trochę głodny. Chodź. Chodź, bo tutaj nie może Mint się dostać do tego nocnika. A czy ty... Ty nie możesz mu dać jeść na przykład, bo ja chciałam... A, ty to idziesz spać w sumie. Ale chwila. Czekajcie, bo ja chyba źle klikam. O, możesz nakarmić, chodź go nakarmisz i później się w sumie możecie pobawić, tylko wiesz co, w międzyczasie tak. To możesz posprzątać, chyba wpadniesz tu w pułapkę Daisy, która wszędzie zostawia pułapki, słuchajcie, tu gdzieś była, o, proszę bardzo. Wiesz, wstaje lewą nogą, nie? Po prostu. Tak to wygląda, słuchajcie. Masakra, nie mogę ma powiedzieć o tym wymyślonym przyjacielu, szczerze powiedziawszy. Nie miałam tej interakcji. A ty, malutka, ty jesteś ogarnięta. Ty poszedłeś w końcu spać? Poszedłeś. O nie, wiedziałam. Nie przejmuj się, siostra miała zły dzień. Po prostu. I tak to wygląda. Molly, moi drodzy, oczywiście postaramy się o dziecko, jak Rosie będzie miała urodzinki. Słuchajcie, no przegrałam te 3 dni, no bo nie ma sensu tutaj tego już przedłużać, tak naprawdę. Wiesz co, możesz jeszcze... Albo w sumie, czy nie będziemy tutaj piasku wycierać, nie? Chodź, przytulisz go. Bawicie się w akuku. I ty też masz swoją lalę, czyli oni... To trójka ma, tylko Daisy nie ma, nie? Tylko Daisy nie ma. No, pokaż. O, jaka mina, Minto. Współczuję. No co ja ci poradzę? No, siostra ma takie głupie pomysły, no. Po prostu. O, no zobacz, jakie to jest urocze. Urocze.
No i teraz będziecie się bać wokoku, nie? O Jezus, jak z niego woda leci, co? Przytulak chce wyjść. Spoko, przytulak poczeka. Zobaczcie, no to jest urocze. Urocze. Tak, możecie się pobawić. Molly, Molly, jeszcze tu walczy z roślinkami, widzę. No Brandon musi niestety trochę odpocząć. A ty, moja droga, ty sobie pływasz? A gdzieś ty tu polazła? Ej, no zobaczcie. Czyli jacyś tacy dziwni to się tutaj pojawiają. No nie, muszę go usunąć, moi drodzy. Dobra. Pokaż. O, pięknie pływa, co? Kurde, wiecie co? Poszłabym z nią w sumie. O, właśnie tu. Chodź, chodź, chodź tu. Chodź tutaj. Pójdziemy zanurkować. Wiecie, może tego Syrena spotkamy? Byłoby fajnie. Wiecie, jakiś taki może romans? No na koncert to ty, moja droga, nie pójdziesz. Chyba, że ci Molly pośpiewa, ale nie wiem, czy ty byś chciała tak naprawdę. Jak tam oni wyglądają? No chyba jest okej, okay, dobra. Zanurkuj. Dobra. Tylko, że ta gruta to tutaj nie działa. Ej, ta woda. Ja nie sprawdziłam tych ustawień, wiecie? Bo mi się wydaje, że mi się tutaj coś przestawiło z tą wodą. Tak brzydko jest jakoś. Skrzynie mamy tutaj otwarte, więc... Ale spójrzmy, no. Może kurczę... No nic nie... Kurde, nie lubię pod to. Jeszcze jest tak mało ten... Miejsca. Włączymy. Może kurczę coś gdzieś... Chociaż jakaś ryba, no. Dlaczego tu w ogóle ryb nie ma? O, możesz sobie pooglądać dokładnie. Z rekinem chciałam powalczyć, to ostatnio też, ale patrzcie, jak to ładnie wygląda, co? Czekajcie. Pokaż. Zrobię jakieś ładne zdjątko. O, patrzcie, jak ładna. Patrzcie, jakie ładne zdjątko. Tak chciałam, wiecie, żebym... Ej, no ale brzydko jest. Jaka pikselosa w ogóle, nie? Co tu się wydarzyło? Teraz tego nie zmienię, kurczę, bo musiałabym grę restartować, jak mam tutaj, wiecie, przystawione te ustawienia. Nie spojrzałam. Zapomniałam oczywiście, no nie ma tego Syrena, no. Szkoda, kurde. Bo jego to nikt nie ma w znajomych, ja chyba patrzyłam już u Molly i ona chyba go nie miała, no nie, nie. Niestety. Słuchajcie, a czy są jakieś takie godziny, wy się na pewno znacie, w których na przykład te syreny się pojawiają jakoś tak częściej, czy coś w tym stylu? Jest coś takiego w ogóle, czy ja teraz wiecie? Wymyślam tak totalnie. Chodź, badasz. Rozi potrzebuje towarzystwa, mam nadzieję, że ktoś tam do niej pójdzie. Kurczę, raz mi się tutaj udało zbadać, wiecie? Ale raz. Molly. Ja, czy on wywali? I co? Na razie chyba nie. Wiecie co, muszę skoczyć do tej małej, bo nie wiem jak tutaj kto będzie miał urodziny, wiecie, w jakiej kolejności. Ty jeszcze tam ogarniasz? Naprawdę, strasznie długo. A czy ty mógłbyś... Nie. Ty nic nie możesz. Lap. To boję z tymi lalkami, w ogóle to jest urocze. Wyściskaj, Brandon zaraz się obudzi. Chodź Molly, chodź, bo kurczę... A czy ty też coś możesz w tej wodzie? Nie, nie możesz. O, znalazłam muszę. A widzicie, czyli teraz bada, czyli jest okej. Okay. Ciekawe. Oj, to by się wszystko, kurczę, i głodny jesteś, ale wiesz co, baw się. Nakarm, o. O, proszę, a więc spierdziela, nie? Dziecko krzyczy i... O, idziesz do ptasiura. W sumie dobry pomysł, czekaj. Co idziesz zrobić? Idziesz napełnić jedzeniem, no proszę. No, ale odleciał ci, no. Napełnij, napełnij, napełnij jedzeniem. Możesz go też pouczyć mówić. O, nauczył się powitania? Czekajcie. Możecie pogadać. No dobra. Pokaż. Ogarniasz małą? No, ona zaraz będzie posikana, no. I tak,
Wyściska gdzie? Gdzie ty idziesz? Potyka się środka. A ty chodź jeszcze, bo chyba tu mamy nieskończone. Czy skończyłaś, kurczę? Chyba skończyła, słuchajcie, ten ogródek. No to dobrze. Pułapka. Damy ją? Usiądź, zobaczymy. I już łezinki. Czy wpadnie w tę pułapkę, czy nie? Jak tam moja Daisy? Ona dalej sobie tu pływa, zobaczcie. No ona po prostu dobrze się tutaj czuje. Ogląda sobie wszystko, patrzcie. Kurczę, nie ma tego syrena, no. Jakby go tutaj... No nie mam jak go tu ściągnąć, co nie? Ja nie pamiętam, jak on się... nazywa... A on sam się tu pojawił, wiecie, tutaj nic nie kombinowa, no nie wiem w sumie, jakby to tu zrobić. No nie ma, no. Kurde. Szkoda, powiem wam, co ty chcesz, znaleźć muszelki? No spoko. Ty jeszcze śpisz? Śpisz. Pokaż malutka już dobrze? To będziesz zaraz posiusiana, no nie? No. Spoko. Wiesz co? Chodź. Użyjesz sobie nocniczka. Min 2 się nauczył ptaka mówić. Nigdy nie zapomnę tej chwili. No proszę. Muszla porcelanka. Okej, okay, okej. Okay. No i on jest zmęczony. Będziemy musieli go położyć, wiecie? Włożysz bazyla. Mhm, dokładnie. Tylko poczekaj, aż się załatwi. O, dobra, udało się. O nie, o nie, o nie, o nie. Szybko. Szybko, bo ona będzie płakać. Zmień pieluchę. Zmień pieluchę, wyściskaj i opróżnij. O. A dalej, patrzcie, tam nurkuje. No i spoko. Chodź, młody, wiesz co? Możesz sobie coś zjeść, proszę bardzo. Też jesteś troszeczkę zmęczony, więc... No jeszcze te urodziny muszę mieć. Chciałam, żeby się, kurczę, zdrzemnął, a czemu nie? Aha, bo ona płacze. Zostaw pułapkę. A no, że nie płacze przecież. Chodź, zdrzemniesz się. Nie wiem, o której oni te urodziny będą mieli, wiecie? Dobra. Opróżnij noc. Ona po prostu jest zagarnięta cały czas. Ja nie wiem. Nic jej tu nie spada w ogóle. Ciekawa sprawa, nie? Ty, no, ona się czuje po prostu genialnie tam. Niech sobie pływa, kurczę, co? Czemu nie, nie? Wiesz co, zanim, to ty możesz jeszcze sobie tu skorzystać. Możesz w sumie zostawić tę poduszkę. I wiesz co, może tu się zdrzemniesz na tej palmie. Ona jest fajowa. Proszę. Myślałam, że to jest już popsute. Boże, powiem wam, że te gnomy to jest jakieś nieporozumienie. Ostatnio tutaj były... O, teraz tutaj jest. A ostatnio tutaj były tak jakoś jeden na drugim w ogóle. Tak creepy to wyglądało, mówię wam. No nie. Nie. Chodź. Chodź tutaj, wyciągle. Może zrobić jakieś jedzonko. To są tylko te hot dogi. A tutaj... Surówka. Zrób surówkę. Surówka zawsze dobra, nie? Czemu nie? O, i tu pułapka. Wszędzie pułapki, słuchajcie, wszędzie. Nie chcę. O, patrzcie. Jak podłożył? Hi, hi, hi. Nie, żebym ja go namawiała do złego, wiecie. Nie, 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 absolutnie. Kto będzie miał pierwsze urodziny, moi drodzy? Jestem ciekawa. A czy ty, Brandon, tam, ja nie wiem. Śpi, śpi. Dobra, a tylko czy w sumie to nie wiem, czy by... Ale nie, chyba nie będę go tak jeszcze całkiem... Później jak wstanie, może sobie ryby połowić, bo on właśnie lubi łowić ryby. Czy wybaczcie mi za... Discorda. Dobra, ej, no słuchajcie, i te Simsy działają. Nic się nie dzieje. Od tamtej pory, więc kurde, nie wiem, nie wiem, powiem wam. Idziesz sobie poczytać, no to spoko. A tu już nie ma tej pułapki? Ja myślałam, że siądzie, jak czytam. Ale nie ma, zobaczcie. O, patrzcie, jak fajnie, tylko teraz, o. A, bo tu jest ta pułapka. Urodziny, urodziny, urodziny. Ojciec. A, dobra. Ja odklikałam tej. Chodź, chodź. Ojciec, stawaj.
Chodź, bo to wszyscy zaraz będą mieli urodziny, bo to oni tak mają jeden po drugim. No, Mint, ciekawy jesteś, jak będziesz wyglądał? Bo jestem ciekawa, ale fryzurę i tak cię zostawię taką samą, więc raczej wiele się nie zmienisz. Uwaga! Jakieś dredy, słuchajcie. Mint, chcesz dredy? Mint osiągnął wiek nastoletnik. Nie, wybuzujące hormony sprawiają, że to trudny okres dla każdego sima. Mint może teraz dołączyć do grona pracujących? No nie może, niestety. Ze względu na jego nawyki związane z nauką, nie możesz wybrać cechy. No niestety, widzicie, no. Niestety. Bez tej szkoły to się nie da. Pokaż, masz zeza? O, spoko jest całkiem, ale... Oczywiście, tak jak mówię, zmienimy go. I jak mam te włosy, co miał wcześniej, to mu je dam. Poczekaj, on tu inaczej teraz wygląda, co? Dobra. Rosie, Rosie! Uwaga, Rosie, mam rodzinki! Chodźcie wszyscy! Chodźcie! Raz i jeszcze Bazyl. No, dwoje będą mieli. Ej, to jest fajne, że oni tak mają w jednym czasie. Podoba mi się to. Uwaga, uwaga. Upłynęło trochę czasu i Rose, tak właściwie, ale ja będę Rosie na nią mówiła, tak jakoś mi łatwiej. Jest już małym dzieckiem. Nadal potrzebuje mnóstwa opieki, ale teraz może także uczyć się podstawowych umiejętności. Dokładnie tak. Będzie ruda, oczywiście po mamusi. I też ją zmienimy, na różowo będzie. Oczywiście. No i jeszcze został nam Bazylek. Uwaga. Będziesz już dużym chłopcem. Ale Mint pędzi śmieszne w tych. O, daj szczurkę, patrzcie. Gdzie ty tam szczurkę? To weź ją sobie z łap. Schwytają sobie. Dobra, idziemy do Bazylka. Uwaga, uwaga. Jej! Dzięki swoim doskonałym umiejętnościom rodzicielskim może też wybrać cechę. Super. Oczywiście, że wylosujemy. Uwaga, geniusz. Geniusz. O Jezuzes. Czyli tutaj to chyba zostało. Proszę bardzo. O. Mega to wygląda. Naprawisz się? Czy nie? Pokaż. O, już się naprawił. Ej, słodki jest. Słodki jest. Wiecie co? No to co? W takim razie ja myślę, że... Chodź, ojciec. Rozpal ogień. Pokaż, Rosie. Troszkę zmęczona. O, zobaczcie. Tu już się nią zajmuje. Ale fajnie. Tak. I usiądź. Niech się dają gdzie chcą, co? Zobaczymy kto gdzie usiądzie. Chodź ty też, wszyscy po kolei. Usiądź. I zaraz ich pozmieniam, tak jak ostatnio. A ty nie usiądziesz, prawda? No nie, ale ty możesz tutaj podejść. Chodź malutka. Aha, wszyscy widzę chcą jakby na tym samym miejscu usiąść, tak? Co się dzieje? No dobra. O, czekaj. Ty usiadłeś. Usiądź. 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 Nie uciekajcie mi. Usiądź. Mała, chodź. Daisy? Co się stało? No nie, oni się rozważą, patrzcie. Nie da się. Dobra, to chodź. Upieczysz sobie rybę. O, proszę bardzo, Molly. Molly też sobie upieczy pomarańcze na przykład. Czemu nie? Brandon sobie upieczy borówkę. Mint sobie upiecze szprotkę. Ty sobie upieczysz pod płomyk, a Molly? Chodź. A, odłożyłaś ją. No dobra, telefonów tutaj nie ma, wiecie jak to jest. Tak, pięknie sobie wszyscy razem usiądźcie. O, czekajcie, zrobię im jeszcze fotkę, jak są tacy niezmienieni. Co to jest? O, dobra. Zrobię im fotkę, o. Dobra. A ja teraz, moi drodzy, ich troszeczkę zmienię. Mam nadzieję, że nic mi się nie popsuje. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok. No i zaraz zobaczycie, jak będą wyglądali.
No i dobrze, kochani, jestem. Kurde, powiem wam, że dla nastolatków nie mam w ogóle modów, w sensie jeśli chodzi o facetów. No i min, zobacz, nie masz swoich włosów, masz takie. Tak w ogóle wyglądasz, zobacz. Tak, o, tu widzę trochę inaczej, nie? To staram się znaleźć te włosy, bo już teraz po prostu nie chciałam, bo musiałabym wyłazić z gry, szukać i tak dalej. Nie mam też żadnych ubrań, więc wszystko niestety min masz z gry. Śmieję się tutaj, oczywiście pozdrawiam Minta, więc znajdę te włosy, co miał, bo jakoś tak się przyzwyczaiłam w ogóle, teraz jakoś tak dziwnie mi wygląda po prostu. On lubił brązowe, więc jakieś brązy tutaj ma. Tutaj mamy Bazylka, który ma te włosy, które miał, więc on tutaj zbyt wiele się nie zmienił i on miał fiolet. No i tutaj mamy naszą malutką różyczkę, zobaczcie, patrzcie jaka słodziaszna, chciałam tak zrobić, ale tu widać kurczę tą. Wiecie, no, Daisy, bo tak chciała mi fajnie zdjętkę zrobić, ale jej tu dupę widać, nie? Ma takie włoski. O, pięknie, moja droga. Co tam wydubałaś fajnego? Co fajnego wydubałaś? Zobaczcie, jak one są urocze. O, słodziak. Słodziak. Leci, leci się bawić. To jest różowe, teraz tak ciemno wygląda, ale generalnie jest różowe. No i wszyscy sobie super siedzą przy ognisku, więc... Te włosy postaram się zmienić, tak naprawdę. Kurczę, mała, ty to jesteś głodna, wiesz o tym? Wiesz o tym? Wiesz co? Damy ci coś jeść. O, proszę bardzo. Ty w sumie jesteś ogarnięta, Mint? Oj, Mint do spania, ty zostaw ją. Zostaw nie do końca. A czy ty tutaj jeszcze będziesz mógł? A, teraz tamten tam... A, to już nie może... Patrz, mój drogi. Aha, bo ty... Tu jest właścicielem. Dobra, dobra, ogarnę. To będzie twoje, mój drogi. Chodź spać, proszę bardzo. Daisy, Daisy tam może jeszcze sobie posiedzieć. Ty nakarmiłeś młodą? Karmisz ją, a później... później musiałbym ją pouczyć tutaj na... toalecie. O, Daisy śliczne, co? No, także muszę znaleźć te włosy, bo ja już się tak, wiecie, przyzwyczaiłam. No i oczywiście postaramy się jeszcze o... dziedziusia, jak najbardziej. Chodź sobie użyjesz. Jeszcze do spania nie. O Boże, Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie ogarniam. Co się, chłopaki, dzieje? Co się, chłopaki, dzieje? Ty, mój drogi, tu. O Jezus, mój kot chyba spadł czy coś. Upycz sobie pod płomek i teraz to będzie twoje drzewo. Proszę bardzo. No nie, i znowu ten tu jest. No, masakra. Dobra, później przyjdziesz tutaj. Żyje kot, żyje, bo go słyszę. tak, i w sumie ciebie już będę mogła odłożyć. Daisy, co tobie się dzieje? Chodź. Chodź, popływasz sobie tutaj nocą. Proszę bardzo. Idź sobie popływaj, a ty, moja droga, nie, chodź. Chodź tutaj. Masz jeszcze tego swojego smoka? Gdzie ty go masz w ogóle? Ej, a dlaczego? Co? Czy on ucieknie tutaj? Halo? Nie, nie właśnie tam. A gdzie jest ten smok? To gdzie jest smok? Bo ja go nie widzę, kurde. Gdzie to są? Co? Dobra, chodźcie. Chodźcie, moi drodzy. W brudnym trudno. Proszę się postarać o dziecko. Prowadzenia się tutaj niestety nie nauczyć. Nie wiem, gdzie jest smok. Nie mam pojęcia. Pokażcie, mała śpi? Tak, mała śpi. Zobaczcie. O, mój słodziaczek. Nie chciałam już takich samych włosów dawać. Zresztą tamte, powie, znowu się coś popsuje albo coś, wiecie. Tak to wszyscy już śpią, prawda? A Bazyl? Bazyl? A, Bazyl tutaj jest jeszcze. Ale on zaraz idzie spać, więc spoko. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ostatni dzieciak, moi drodzy. Ostatni. Zobaczymy. Czy się uda, czy się nie uda. Trochę tam był brudny ten przysięg. No, ale wiecie, kto by się tam przyjmował? Bazylku, a ty byś sobie jeszcze mógł zmienić strój, pokazać wszystkim, jak wyglądasz. Wiesz co, poczekaj, poczekaj. Ej, nie słyszałam. Jeszcze raz, bo ja nie słyszałam przez tego Bazyla, chodź. Chodź, no dobra, idziesz spać. Zobaczcie.
Tak wygląda. Nie chciałam już tych samych im dawać. To jest fioletowe, to zielone, jest ciemne, to teraz już nie za wiele widać. Kurde, nie słyszałam, wiecie co, czy ona jest w ciąży, czy nie. O, nauczyć chodzić, nauczyć wszystkiego tutaj właściwie teraz znowu będzie, prawda? Zapisać do szkoły miłości i pokoju. To ciekawe, słuchajcie. Nie, 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 do szkoły z internetem nie będzie. Cóż, masz dosyć dzieci? Jeszcze jedno. Jeszcze jedno, dasz radę, mówię ci. Ile mamy? 2, 4, 6. Chyba nie słyszałam w sumie. No i co? I co? Kupa. Halo, co z wami? Proszę się tu pocałować ładnie. Okej, pocałunek z przechyłem. No musimy jakoś inaczej to ogarnąć w takim razie. Bo coś tutaj nie poszło, moi drodzy. Myślicie, że nie chcę już? Ja tyle dzieci, to wiecie co, ja kocham dzieci, naprawdę, ale no powiem wam, piątkę jakbym miała, to chyba nie. Nie, nie, niestety, słuchajcie, chyba nie dałabym rady. Szczerze wam powiem. Czy jak to jest? 2, 4, 6. Może być więcej? Nie no, może być chyba więcej simów. Jak to jest, słuchajcie? Nie no, było, postara się o dziecko. 8 chyba może być, prawda? Postara się o dziecko. O, może teraz się uda w ten sposób. 8 może być simów, prawda? Dobrze ja mówię? Chyba tak. No, dawać. Ostatnie dziecko, moja droga. Ale fajnie, bo na razie mam dwóch chłopców i dwie dziewczynki. I słuchajcie, nic kompletnie nie wpływałam. W ogóle mega to się udało. Super, bardzo się cieszę. Teraz jest mi obojętne. Zresztą cały czas mi było obojętne. No. Trzymam za was kciuki, żeby tym razem się udało. A jak nie, no to kurde, wiecie co, chyba już sama się postaram, no bo... No bo nie wiem. Fajnie by było, kurde, tego syrena jeszcze, wiecie co? A ty co? Co on robi? Pewnie, że ona sprawia, co on robi. Chodź tu. Żeby ten syren, żeby kurczę ta Daisy, wiecie, jakiś tu romans miała. Fajnie by było, nie? Kurde, muszę pomyśleć, jak to garnąć. Chyba, że wiecie jak, go tutaj jakoś odnaleźć. No, skała się, aż trzęsie, zobaczcie. I co? Słychać nic. Chociaż ja wiem, że kiedyś tak było u Meliski, że nie było słychać, a była w ciąży. Wiecie co? Ja to tak zostawię. Mam nadzieję, że będzie w ciąży. A jak nie, no to będę się jeszcze raz starała, no bo cóż mam teraz robić? A ja, moi drodzy, będę musiał z wami żegnać. Znowu były potrójne urodziny, super. Bardzo się cieszę. Teraz jak wy tutaj wyglądacie? Ty masz za 6, ty masz też za 6, czyli będą razem, dobra. Ty już masz więcej, tak, ty masz 13, a Daisy ma 6, czyli też będą znowu potrójne. A Molly w ogóle? 11, dobra, dobra, moi drodzy. Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa, pa.